Czy według was któraś z polskich drużyn dostanie się do głównego turnieju IM Katowice? W momencie, kiedy wrzuciliśmy nasz poprzedni odcinek, zapytaliśmy się społeczności na Discordzie, jakie typują wyniki na pierwszy dzień play-inów IM w Katowicach, jeśli chodzi o polskie formacje. Większość była pewna przegranej Rebels oraz wygranej nowego ENS i ciężko się też dziwić. Choć szczerze i jedni i drudzy nie pokazywali się zbyt dobrze jeszcze przed samymi zawodami. ENS na wczesnych etapach odpadł z otwartych kwalifikacji do IM China i choć te nie były dla nich zbyt istotne, to i tak chcieliśmy zobaczyć zdecydowanie coś więcej. Rebels natomiast przegrało dosłownie wszystko, co było tylko możliwe. Od kwalifikacji do ESL Pro League, na których zajęli ostatnie miejsce, po mecz w relegacjach ESL Challengers z zespołem 9pandas. Tym bardziej Rebels skreślono na lanie, bo nigdy nie byli na nich zbyt mocni. Nadeszło jednak pewne przełamanie, którego mało kto się spodziewał. Rebels grało pierwszy mecz na mocną ekipę Cloud9 i ku zdziwieniu wszystkich udało im się tę BO1 wygrać wynikiem 13-10. Olimp i Kiserek zdecydowanie zrobili tam dobrą robotę pod względem poziomu indywidualnego, a SNX świetnie prowadził ich grę. Wciąż trzeba pamiętać, że BO1 w systemie MR12 rządzi się trochę innymi prawami i w tym wszystkim musimy zachować zimną krew. Cel nie został jeszcze osiągnięty, a nim bez wątpienia jest awans na główny turniej IM Katowice. Polacy niedługo po tym zwycięstwie grali kolejny mecz, którego stawką było miejsce właśnie na głównych zawodach. Niestety już tam tureckie Eternal Fire nie dało wielkiego pola do popisu drużynie Rebels i przegrali 0-2 po, co by nie mówić, jednostronnych mapach. Choć na Mirażu lekki comeback po stronie Polaków zaczął się pojawiać. Łapcie kilka ujęć, akcji i wywiadów po ich wygranym spotkaniu z Cloud9. By the Rebels, who secured their opening round win in the Katowice. Turki z zeszłego roku i to cieszy najbardziej. Ciężka praca, wsparcie Spera. No i przeciwnik, który wydawał się być faworytem do tego, aby wygrać całe spotkanie. Być może, aby awansować też najszybciej do fazy grupowej, okazuje się rywalem zbyt miękkim. Time they attempted it, they get prodded by the Rebels. Leaves it all on Kiserek, that bomb now going down. And they've seen him, they've got that info. The Molly will make life a little awkward here, forcing a swing out of Electronic. And now it's left to Boomic, low HP. They know about him, they know that he was over towards CT. Kiserek, will he get in his head? It's where the bomb's planted for, so he just stares down range. The full 10-second commit. He's got it. Once he get past five, Boomic thinks this is a fake. He doesn't buy it, he doesn't believe. And so Kiserek, 10-second defuse, and Boomic never even gets a chance to play the game. That's so sick. Like the balls to make that play against someone like Boomic. Obviously, there's a lot of info there. You know, you got to play a mind game. You know, Boomic is low. He's probably not going to swing. He'll still pick up the kill. Bomb now away from the Rebels, and they are split up. They are worlds apart. Both player, single player in this game. Oh no, Hobbit. This is a little awkward. Just he started running, and so now they're locked in this kind of duel. But Hobbit knows the longer he keeps him here, the more. Oh, no. Oh God, he goes swinging wide, and now suddenly Olin in with the backstab takes out another Perfecto with this AWP. Looked to be a saving grace. Oh, a mid shot, and that lack of the AWP punishes Cloud9. Perfecto can't do it. Olin with the backstab finds 11 for the Rebels. And I am really proud of the team because we are like practicing really hard. As we mentioned before, like we didn't pull the good results recently, but we just came here positive mentally and we managed to win, so I'm really satisfied about my team and the whole game. Ogólnie Polacy z Rebels nie powinni mieć aż tak trudnego zadania w dostaniu się do głównego turnieju IM Katowice. Dzisiaj o 16:30 M80 zmierzy się z australijskim Rooster. Zwycięzca tego meczu zagra właśnie z Rebels w piątek o 19:30. Są to formacje jak najbardziej w zasięgu Polaków. Teraz co tyczy się drużyny ENS, start nie był szczerze mówiąc najgorszy. Połówkę meczu z Big skończyli wynikiem 6-6. Później jednak niemiecka formacja odjechała już polskiemu ENS. W tym spotkaniu zdecydowanie brakowało fragów od Goofiego i Klara, którzy szczerze wyglądali na nieco przestraszonych. Dzisiaj ich być albo nie być. O 19:30 zagrają z Astralis o pozostanie w play-inach. Zapraszamy do kibicowania i trzymania kciuków za polskie zespoły na naszym Discordzie. Hades po przegranym spotkaniu z Big napisał wprost: słaby początek obu połówek i przegrywamy na lepsze Big. Spróbujemy naprawić pewne rzeczy na jutro. Warto też powiedzieć, że Gamer Legion ze Snaxem naprawdę pokazywało się z dobrej strony, pokonując M80 wynikiem 13-10. Akord czy też m.in. właśnie Snax zrobili dobrą robotę. Oby tak dalej. O 13:30 zagrają z Virtus Pro, więc pewnie jest już po meczu, jak wy oglądacie ten materiał.
Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na Case Battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w Exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym Daily Case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Na początku drugiego newsa pozostajemy jeszcze przy IEM-ie w Katowicach, jednak już nie skupiamy się tak stricte na polskich formacjach, a bardziej na tym, co ogólnie stało się podczas pierwszego dnia tego turnieju. ESL zaliczyło po drodze kilka w top, najpierw ta, o której mówiliśmy wam w poprzednim odcinku, gdzie to wpisali Boskacza i Nawrota do drużyny ENS, a potem zrobili niefortunną grafikę z zespołami grającymi w play-inach. Przy tym dali m.in. Kxasa jeszcze w Apex, Kito w składzie Big, Kadiana z Heroic, czy też snajpera Sanpajusa w ENS. Trzeba też podkreślić, że któryś już raz z kolei Piotr Dumanowski, komentator Eleven Esports, miał okazję pokomentować u boku Izaka niektóre spotkania właśnie podczas głównej transmisji z IEM-a. Jeśli chodzi o niespodzianki, poza tym z meczu Rebels kontra Nine, zdecydowanie zaskoczył nowy skład Heroic, którzy najpierw pokonali Astralis 13-11, a później wygrali także z Big. Szczerze nie spodziewałem się aż tak szybkiej przeprawy z ich strony. Ponadto mieliśmy już pierwsze 13-0. Spirit z Donkiem i Shiro na pokładzie pokonali Apex właśnie takim rezultatem. Blisko tego było również Eternal Fire, którzy wygrali z Bad Boom 13-1. Jako ciekawostkę można jeszcze dodać, że na tym turnieju mamy ogólnie 17 polskich akcentów, którzy zostali uwzględnieni na grafice prosto od ESL. Miło widzieć, że wciąż możemy liczyć na występy naszych rodaków na dużych turniejach. Oficjalnie już 29 stycznia rozpoczęły się zawody Jala Compass Spring 2024 Contenders, w którym mamy dwie nasze rodzime formacje, Nine, a także Permitte. Jeśli chodzi o tych pierwszych, niestety nie udało im się pokonać ekipy Bleed, przegrywając mecz 0-2. Natomiast Permitte ta wygrała swój pierwszy mecz z Espionage 2-1. Ze względu na to, że Counter-Strike'a 2 trapią cheaterzy i to naprawdę w dużych ilościach, Pasza postanowił rzucić ciekawego tweeta, który głównie jest napisany jednak humorystycznie, bo na coś takiego nie ma w zasadzie większych szans. Jak zapewne zauważyliście, istnieje ogromny problem z oszustami chcącymi zakwalifikować się do dużych imprez, takich jak Intel Extreme Masters. Jak zapewne wiesz, w wielu tradycyjnych dyscyplinach sportowych istnieją komisje śledcze, które mogą cię odwiedzić i poddać testom na obecność dopingu. Valve powinno uruchomić własną komisję, która będzie mogła przyjść i sprawdzić twój komputer i sprzęt do gier. Jako że jestem emerytowanym graczem CS-a, chętnie zostanę dyrektorem generalnym takiej komisji. W tym wszystkim szczerze chciałbym zobaczyć podobny podmiot do tego co ESIC, jednak właśnie z takimi osobistościami jak m.in. Pasza, który prawdopodobnie miałby bardziej pozytywny wpływ na scenę. No i tak na koniec, znany piłkarz Gabriel Jesus, który niedawno żalił się, że dostał niesłusznego wagbana od Valve, teraz już poinformował, iż udało mu się odzyskać konto po tym jak ręcznie zostało sprawdzone przez samą firmę. Czekamy na unbany gości, którzy kręcili się dla jaj z dużym sensem w myszce, czy też za komendę emiał. Ponadto mamy też kolejnego pixelbuga, którego przedstawił jeden z naszych widzów, Oniku Davas. Żeński skład Nigma Galaxy oficjalnie opuści tę organizację już 14 lutego, a wraz z tym w drużynie robione są zmiany. Najlepszy kobiecy zespół pożegnał się z Wilgą, czyli ich in-game liderem, która poprowadziła je do 4 zwycięstw z rzędu w ESL Impact League, dominując wręcz żeńską scenę przez bardzo długi czas. Teraz rolę prowadzącej przejmie Tori, a do składu w miejsce Wilgi dołączy Zaz. Jak twierdzą źródła Overdrive'a, były zarząd organizacji Evil Geniuses ma podobno dołączyć do Fnatic. Jeżeli ta informacja się potwierdzi, społeczność nie widzi dłuższej przyszłości tej marki na scenie Counter-Strike'a.
Jeśli jesteście fanami serii Battlefield, to nie mamy zbyt optymistycznych informacji. Niedawno miała miejsce konferencja, której to główny temat opierał się o przychody firmy Electronic Arts. Przekazano też wieści w sprawie dalszej przyszłości tej legendarnej serii. Obecnie skupiają się na siódmym sezonie w Battlefieldzie 2042, a wydanie nowej części jest planowane dopiero po zakończeniu roku fiskalnego w 2025 roku, który trwa do 31 marca. Innymi słowy, najwcześniej kolejna odsłona Battlefielda może mieć premierę w kwietniu 2025 roku. To samo tyczy się zresztą nowej części The Sims. A propos samego raportu finansowego z ostatnich 3 miesięcy, gry usługi zdecydowanie dominują. Wygenerowały one przychody na poziomie 1 712 000 000 dolarów. Jest to 73% całych ich przychodów z 3 kwartału. Więcej w tej kwestii możecie przeczytać na Gry Online, link oczywiście zostawiamy w opisie. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, dzięki niemu wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.